Rozkład tygodniowy na następny tydzień od poniedziałku do niedzieli. Zobaczmy, co wydarzy się i jakie rady i wskazówki mają dla nas karty Tarota. Kochani, witam Was oczywiście w ten dzisiejszy dzień. Cieszę się, że jesteście tutaj ze mną i z nami, naszą grupką. Subskrybujcie, kochani, mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, subskrybuj dzisiaj z dzwoneczkiem u góry, dostaniesz powiadomienia od YouTube'a o moich codziennych premierkach z wróżbami dla Was. Kochani, oczywiście proszę Was o komentowanie, o lajkowanie. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Kontakt macie pod filmikami moimi i w komentarzach. Szukajcie e-maila mojego, mój adres. Jak znajdziecie, napiszcie mi e-maila. Ja Wam wyślę oczywiście warunki takich wróżb indywidualnych. Zapraszam Was serdecznie. Przyglądnijmy się dzisiaj kartom, co pokazują karty na każdy dzień tygodnia. Jakie są tendencje na ten tydzień? Wyciągnęłam 7 kart, tak jak i 7 dni tygodnia jest. Tutaj mamy już, kochani, jakieś zmiany. Rydwan. Rydwan mówi o szybkim tempie, o być może jakiejś podróży, o bardzo takiej dużej energii, aktywności, tak? O szybkich zmianach jakichś. Mówi o tym, że być może będziecie chcieli coś tutaj, nie wiem, zmienić, czy jakąś akcję mieć. Chcecie być aktywni w następnym tygodniu. Czy może dobrze jest być aktywnym, tak? Czy nie wiem, tutaj wyruszyć jakąś podróż, coś zmienić. Nowe, tutaj jakieś znajomości może, nowe kontakty. Należy być w następnym tygodniu odważnym, tak? Odważnie tutaj powziąć jakieś kroki lub podróże lub ryzyko. Nowe cele znaleźć. Być może karta mówi też dla wszystkich, którzy to planują, o jakiejś przeprowadzce czy jakiejś podróży ciekawej. Podróży autem szczególnie. Jakieś zmiany być może szybkie na lepsze, jakiś rozwój. Także też będziecie chcieli być w następnym tygodniu aktywni. I zobaczmy teraz na każdy dzień tygodnia ogólne tendencje na tydzień. Ok. Poniedziałek. Trzy monety. Trzy monety to podziw pracy, dobra współpraca z teamem, czyli z zespołem pracowników, z wszystkimi dookoła, socjalne dobre kontakty i podziw Wasz, tak? Podziw, stabilność, być może też praca nie tylko taka dosłowna w karierze, w finansach, ale również praca w związku, w małżeństwie, w relacji, gdzie będziecie podziwiani za coś i tutaj macie jakieś dobre cechy charakteru, za które Was tutaj towarzystwo, czy małżonek, czy rodzina, czy partner podziwiają. Oczywiście, jeśli planujecie jakiś awans, lepszy kontrakt w pracy, w finansach, to poniedziałek jest bardzo dobrym dniem, by się o to tutaj dobiegać, by się starać, by się wykazać, by dobrze kooperować, współpracować z wszystkimi i dostaniecie na pewno jakiś awans, tak? Tutaj widzimy, ta osoba wchodzi na wyższe tutaj podłoże, czyli dostaje awans, jest wywyższona, jest pochwalona. Także bardzo pozytywny dzień w finansach, w karierze i w relacjach. Tutaj we wtorek jednak mamy jakiegoś złodzieja, jakiegoś oszusta lub jakąś osobę, która wymiguje się od wyjaśnień, od rozmów z nami, od klarowności sytuacji, od wyklarowania czegoś. Uważajcie również na wszelkie swoje jakieś, nie wiem, czy pieniądze, czy portmonetkę, żeby ktoś Wam czegoś nie ukradł, by ktoś Was nie oszukał, nie intrygował.
Ktoś, kto jest zakłamany, ktoś, kto was zdradza, tak? Zdradza oczywiście w różnym tego słowa znaczeniu, czy w małżeństwie, czy w relacji, czy w pracy, ktoś chce was oszukać, czy po prostu gdzieś tutaj w miejscach publicznych chce wam coś ktoś ukraść. Także ta osoba też mówi o osobie nieszczerej w stosunku do was. Czy jest to partner, czy jakaś osoba w pracy jest nieszczera. Ucieka przed wyjaśnieniami, ucieka przed jasnością sytuacji, ucieka przed rozmowami, tak? Przed na przykład obowiązkiem, przed zobowiązaniem się, przed odpowiedzialnością na przykład. Ktoś, kto was okłamuje, triksuje, kto jest nieszczery, zakłamany, kto zdradza. Także uwaga we wtorek na takie osoby, tak, na takich partnerów, na takie osoby, które poznacie. Uwaga. W środę romantycznie. Paź kielichów to romantyczność, flirt, afera, romans. To ktoś, kto jest może młodszy od was lub młody duchem, witalny, charyzmatyczny, delikatny, pomocny, nie wiem, uczuciowy, ale też skłonny tutaj do flirtów. No, jeśli macie jakieś randki, to w środę jest super dzień na randkę, na spotkanie, na romantyczność, na uczucia, emocje, na pływanie wręcz w tych emocjach, tak? Dobry dzień na nowy początek, na jakąś miłą, romantyczną atmosferę, również na tutaj pomoc, pomocność kogoś, kto jest delikatny, uczuciowy i szansa na nowe szczęście i na nową miłość. W czwartek jakieś przytłoczenie, przygnębienie, balast. Kryzys, stres. Czujecie się jacyś wyczerpani. Nie bierzcie sobie za dużo obowiązków na siebie, ponieważ nie zdołacie wszystkiemu tutaj wszystko pokonać, tak? Wszystko zorganizować, wszystko zrobić, wszystko jakby tutaj rozwiązać. Czujecie się być może przygnębieni, załamani w partnerstwie, w małżeństwie, związku lub przytłoczeni obowiązkami w pracy. Uwaga, by nie brać za dużo na siebie, byście nie dźwigali wszystkiego sami na swoich barkach, tak? Także nie za dużo mówić tak, tak, tak zrobię, ponieważ nie podołacie temu. Uważajcie, żebyście nie obiecali komuś, nie brali za dużo odpowiedzialności na siebie, ponieważ was to może przytłoczyć, tak? Będzie to przerastać wasze możliwości. Także przeciążać was i mentalnie, i emocjonalnie, czy psychicznie. Także uwaga. W piątek wydajecie mi się tutaj, znaczy wyglądacie tutaj jak królowa buław. Bardzo powinniście być aktywni, energiczni, namiętni, dużo mieć pomysłów, dążyć do swoich celów, być może szukać nowych celów, odważnie tutaj podejmować decyzje, walczyć o coś. I oczywiście, jeśli macie randki, no to jesteście tutaj bardzo seksowne, bardzo atrakcyjne dla płci przeciwnej, bardzo też aktywne, namiętne. Oczywiście mówi ta karta również, żeby w piątek, czyli pod koniec tygodnia, powiedzmy, te energie mogą się przesuwać, żeby podejmować odważnie decyzje, żeby być tutaj śmiałą, docelowo tutaj iść, walczyć o swoje, aktywnie załatwiać sprawy, tak? W weekend, zobaczmy, co jest, jaka tendencja jest w weekend. W weekend, na przykład, weekend może się zacząć waszą pracowitością. Powinniście nad czymś pracować, czy popracować nad czymś, by osiągnąć jakieś dobre rezultaty. Powinniście wykazać się tutaj na starcie czegoś nowego, być może jakąś pilnością, solidnością, racjonalnym myśleniem, pracowitością, punktualnością i coś krok po kroku odbudować, zbudować. Tutaj jest też jakaś taka oferta, znaczy dzień dobry na nowy start, żeby coś razem być może zbudować, żeby coś razem z partnerem, z nowo poznaną osobą, krok po kroczku
odbudować, by nowe spróbować razem, by mieć jakieś tutaj plany krok po kroczku, małymi, stabilnymi krokami, ale wolnymi, po prostu coś stabilnego dla siebie odbudować, dla swojej relacji, tak? Dobry początek, dobry start w weekend, żeby coś razem właśnie tutaj spróbować, nowy początek, by razem, wspólnie, wspólnymi siłami pracować nad czymś nowym, nad zbudowaniem czegoś solidnego, stabilnego, tak? By coś się dobrze rozwinęło. I rzeczywiście w niedzielę, czyli na koniec tygodnia, mamy coś nowego, zaczęcie czegoś od nowa, być może nowa relacja, nowy związek, nowe sprawy, nowa praca, nowe kontrakty, nowe zadania, nowe projekty. W niedzielę powinniście podejść do spraw lekko, z przyjemnością, z pasją, z motywacją, z zaangażowaniem. He, ahoj przygodo, coś potraktować też lekko, nie obciążać tego, jakby spontanicznie zachowywać się, być może wyruszyć w jakąś podróż, jakąś wycieczkę, na jakąś wędrówkę, być może na jakiś piknik, być może ktoś Was gdzieś zaprosi i to będzie być może początek nowego związku, nowej relacji, nowej przygody, nowego flirtu. Będzie cudownie, być może będzie też wesoło, śmiesznie, chaotycznie, ale będzie wesoło, będzie przygoda Waszego życia, coś nowego być może się przez to zacząć, tak? Jakby nowa faza, nowy cykl, nowy rozdział. Także tutaj jakby ogólnie patrząc na ten tydzień, ponieważ te energie, te dni mogą się poprzesuwać, tak? Ale ogólnie patrząc, dalej początek tygodnia bardzo pracowity, pilny, kooperacja jest ważna. Być może awans, nowy kontrakt, nowa szansa, ale uważajcie tutaj również na jakichś oszustów, jakichś intrygantów. Też romantyczność, tutaj szczególnie w środku tygodnia, koniec tygodnia, ale uważajcie, by nie brać na siebie za dużo obowiązków i również pracowitość, krok po kroku coś odbudować oraz jakaś wędrówka, jakaś lekkość, jakaś przygoda, jakaś nowa tutaj faza, nowa znajomość, być może nowa relacja, coś lekkiego, przyjemnego, co może przyjść. No i oczywiście jakieś zmiany, jakaś podróż, jakaś przeprowadzka, jakieś szybkie decyzje, jakieś dobre, szybkie, aktywne tempo, dynamika w następnym tygodniu, którą powinniście wykorzystać do jakichś pozytywnych zmian. Życzę Wam wspaniałego tygodnia, wszystkiego dobrego i do usłyszenia już wkrótce.